Tematyka dzisiejszej wieczornicy to Sławoszyno, nasza historia. Chcieliśmy w ten sposób przybliżyć naszym mieszkańcom i gościom historię naszej miejscowości, bo nasza miejscowość to jest bardzo bogata historycznie, kulturowo. Florian Cyjnowa, Franciszek Grzaczek, w następnych latach państwo Dębicy, czyli pan Stanisław Dębicki, jego syn Kazimierz, pani Danuta Dębicka. To są osoby, które tutaj właściwie to Sławoszyno rozsławiły. I te najważniejsze zagadnienia z historii Sławoszyna to jakie? Ano te dotyczące uwłaszczenia chłopów w 1808 roku. To jakby jedna kwestia. Większość mojej rodziny, albo znaczna część, urodziła się, żyła, umierała w Sławoszynie. Mnie interesowało, w jakiej rzeczywistości funkcjonowała. Zajęłam się kiedyś genealogią, w związku z tym historia Sławoszyna niejako sama się wpisywała w to, co robi. Zdarzyło się kiedyś tak, to znaczy dzieliłam się tymi uzyskanymi informacjami, zbieranymi w różnych miejscach, w archiwach, w Bibliotece Panów, w Bibliotece Regionalnej. Dzieliłam się z rodzeństwem. I kiedyś siostra powiedziała, a może byś się tak podzieliła, może byś powiedziała coś na spotkaniu z mieszkańcami. I to jest dzisiejszy finał.